Witamy się bardzo serdecznie z Fabryki Norblina, program Igra i Gras, a dzisiaj wyjątkowy gość, który przyskoczył do nas w przerwie swoich prób, Marcin Masecki, którego przedstawiać w zasadzie nie trzeba, bo to jedna z największych osobowości muzyki klasycznej, nieklasycznej, filmowej. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś jednak ten czas. Przyjemność. Jak sam mówisz, musisz ćwiczyć. Marcin, powiedz, jak to jest być legendą za życia, no bo Twój Międzynarodowy Dzień Marcina Maseckiego już w niedzielę. Tak, na pierwszą połowę tego pytania to nie wiem, jak odpowiedzieć, ale Międzynarodowy Dzień Marcina Maseckiego jest owszem w niedzielę. Może wytłumaczę, skąd to się bierze, bo to jeszcze nie ten moment, żebym miał Międzynarodowy Dzień. Natomiast od 15 lat temu zacząłem chodzić, uczęszczać do klubu kawiarni Chłodna, 25 niedaleko stąd, którą prowadził Grzegorz Lewandowski, i tam zaczęliśmy prezentować, tam się zaczęło w sumie to, co teraz robię w dużej mierze, czyli prezentacja muzyki klasycznej w takiej knajpopowej sytuacji, salonowej bardziej. I tam zaczęliśmy się bawić właśnie w taką megalomanię. Tam, pamiętam, zrobiliśmy Masecki Fest, 7-dniowy festiwal, przychodziło po 35 osób na te koncerty, więc dla nas to była ewidentna beka po prostu, ten tytuł. A potem jeszcze się pojawiło, i potem jak się Chłodna skończyło, to Grześ Lewandowski się przeniósł do Baru Studio i w środowisko razem z nim. I zrobiłem tam koncert swojego tria jazzowego. I Grzesiu właśnie zasugerował, nie no to międzynarodowa, czy nie pamiętam, jakoś to wyszło, że to była międzynarodowa, światowa premiera mojego tria. Więc to się wpisuje w pewną tradycję zabawy z megalomanią, jeżeli chodzi o sam tytuł. Tak. Natomiast jest to po prostu maraton koncertowy, jest to 5 koncertów jednego dnia. To nie jest przecinanie wstążki tam i odsłanianie pomnika. Jeszcze, tylko to jest aktywność, to jest dzień koncertowy, dzień muzyczny. Wiem, że dzień muzyczny, w ogóle chyba pierwszy taki pomysł. Zresztą ty jesteś takim pionierem, jeśli chodzi o pomysł na to, jak przedstawiać muzykę klasyczną i nieklasyczną. I teraz to, ja myślę o tym jako potencjalny słuchacz tego wydarzenia. W ogóle skąd ty znajdziesz siłę, jak ty to wszystko ogarniasz, że 5 zupełnie różnych też stylistycznie będzie tych produkcji, prawda? Tak. To będzie, to znaczy... One są różne, ale jednak w każdej z nich gram na instrumencie klawiszowym na przykład. To nie jest, znaczy jest jakiś, jest dość szerokie spektrum jednak, ale to są rzeczy, które robię od zawsze, od dawna. Dwutorowo działam jako dzieciak wchodziłem w dwie równoległe tradycje, nie? W klasyczną i w rozrywkową jazzową. I jestem przyzwyczajony do tego, żeby je pielęgnować równolegle i żeby robić różne rzeczy. Też jako pianista ten instrument pozwala na to, żeby robić sporo, prawda? Można grać solo, można grać ze składem kameralnym, z orkiestrą, można grać na instrumentach elektronicznych, można grać na akordeonie, na klawesynie. No wiadomo, jest to, więc jest to fajne narzędzie. No niektórzy mi, niektórzy się martwią o mnie, czy się nie przewrócę na przykład w trakcie. Jakoś dla mnie nie wydaje mi się to tak przytłaczające, w sensie jest to dużo czasu ewidentnie, od 11 gram do 24 z przerwami. Ja chciałam powiedzieć tylko, że tam jest zaznaczone, że może się tak zdarzyć, Potwa do rana. Czyli adrenalina zadziała na tak, tyle, że być, może się nie skończyć. Być tak może, szybko. Być może, tak, ale jest to, no to są wszystko, rzeczy, które nie musiałem przygotowywać specjalnie na tą okazję, tylko które już robię od jakiegoś czasu. To są, już mówiłem o tym raz, to jest tak jakbym... miał dzieci już dorosłe, rozsiane po całym globie i je zapraszam na święta po prostu z powrotem do gniazdka i mam je wszystkie razem, jedno obok drugiego. Fantastycznie, no bo to też są i miejsce przyjazne temu i rzeczywiście tam będzie sporo Twoich przyjaciół zaangażowanych. Tak, miejsce, no z Teatrem Studio jestem związany od jakiegoś czasu już w teatrze i przed teatrem na Placu Defilad gram co roku różne programy, więc to wszystko jest część też obchodów 50-lecia teatru. I tak naprawdę muszę zrzucić na dyrektora, bo to dyrektor zadzwonił do mnie, Roman Osadnik. Marcin, są urodziny 50. teatru, no musisz, no nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że będziesz tak po prostu cały dzień biegał i wszędzie w teatrze, w ogóle wszędzie koncerty, cały dzień. Kurczę, dobra, okej, okay, nie? I podjąłem temat i tego samego dnia zrobiłem rozpiskę, program i tak to się zaczęło. Będzie żółta kaczuszka?
Nie, to ciekawe, że wspominasz o żółtej kaczuszce. Wspominam, bo ona się stała symbolem tak naprawdę w czasie, kiedy zaprzyjaźniłeś się bardziej też internetowo, chociaż chyba nie było to twoje najbliższe medium w trudnych czasach i no, stała się trochę symbolem tych spotkań z Marcinem Maseckim też. Tak, tak, to ciekawe, że przypomniałaś, ale pamiętam rzeczywiście, bo mówimy o koncertach pandemicznych, czyli koncertach z domu, kiedy wszyscy byliśmy rzeczywiście zamknięci i nie mogliśmy wychodzić. No rzeczywiście była taka, ja w ogóle nawet nie pamiętam, jak ta kaczuszka się pojawiła, ale zrobiło się strasznie dużo zamieszania wokół niej było, no bo to jak gdyby był jedyny element scenografii, prawda, nic się nie dzieje, tylko typ gra, coś tam opowiada, no wszystko fajnie, ale po jakimś czasie, po 15 minutach, dużo dzieci oglądało, no i ta kaczuszka. Dlatego szkółka niedzielna później się pojawiła. Dlatego szkółka i pamiętam, że w ogóle raz było tak, że potem chyba tej kaczuszki jakoś nie było, czy coś tam ona spadła i tam lawina komentarzy, gdzie jest kaczuszka. Dlatego ja też pytam, czy kaczuszka będzie obecna. Słuchaj, ona jest w Berlinie niestety. Ona jest w moim mieszkaniu w Berlinie i nie skojarzyłem po prostu, że jest tak istotna. Więc tym razem niestety jej nie będzie, ale będę pamiętał na przyszłość. Koniecznie, to był bardzo ważny element. A powiedz mi, bo myślę, że wiele osób naprawdę zastanawia się nad tym, a może nikt nie zada tego pytania. Powiedz mi, jak mieścisz całą tę muzykę w sobie? Bo wszystko, co grasz, a robisz no, niesamowicie różnorodne projekty, nie będziemy ich wszystkich przytaczać, bo ci, którzy cię znają, to wiedzą. Ale patrząc, że nuty rzadko się pojawiają jednak na twoim pulpicie i czy to jest klasyka czy od baroku po współcześnie tworzoną i przez ciebie też komponowaną muzykę, jak ty to wszystko mieścisz, powiedz mi? Wiesz co, no nie wiem, oczywiście. Tak pierwsze pytanie, odpowiedź mi się nasuwa, nie wiem. Chciałbym też powiedzieć, że to nie jest takie trudne, w sensie mam to szczęście, że to kocham wszystko i jak coś... Jak coś kochasz, to to się staje łatwiejsze i bardziej organiczne i logicznie i spójne. Więc nie jest to, nie muszę zakuwać na egzamin po prostu z przedmiotu, którego nienawidzę, tylko to są wszystko tematy, którymi się pasjonuję. Na pewno ma znaczenie też to, że, no, bo główne dwa tory to jest rzeczywiście muzyka jazzowa, około jazzowa i około klasyczna. I to, co mówiłem, nie, że robię to od dzieciaka, czyli to jest takie, To jest dla mnie kompletnie naturalne. To nie jest jakieś dodatkowe wyzwanie, że są różne rzeczy do ogarnięcia, tylko tak po prostu mam i tak, no to jest jak wiesz, dziecko wielojęzyczne, nie? Jak zacznie, to masz te ileś tych języków i potem operujesz nimi, jeden wzbogaca drugi. No. Tak. Pomyślałam, że byłbyś świetnym wiesz, mówcą motywacyjnym dla adeptów sztuk muzycznych, bo to są sztuki muzyczne, na przykład w takim uniwersytecie albo akademiach muzycznych, jak czasem walczą o to, czy nauczyć się na pamięć jedną część, czy dwie. No, ja znaczy bardzo chętnie, natomiast wydaje mi się, że w środowiskach akademickich jednak jest troszkę bardziej hermetyczne to i takie trochę bardziej, może nie hermetyczne, ale granice są trochę gdzie indziej postawione i ja ani nie jestem klasykiem w środowisku klasycznym, ani jestem jazzmenem w środowisku jazzowym, więc i tu jestem, wiem to, że patrzy się na mnie tak z przymrużeniem oka. Ja w ogóle tego nie miałam myśli, więc wręcz przeciwnie. Myślę, że wiele osób odczuwa wdzięczność, wiesz, dlatego, że dzięki tobie koncerty klasyczne stały się miejscem spotkań i miejscem, gdzie jest cool przyjść posłuchać Maseckiego, jak gra Beethovena, Mozarta albo inne rzeczy. A ilu fantastycznym muzykom nie udaje się wypełnić sal koncertowych? Ty przełamujesz jednak za każdym razem jakieś stereotypy. I mam też pytanie, bo jako pedagog również funkcjonujesz, prawda? I uczysz tej improwizacji. Powiedz mi, przyjeżdżają do ciebie studenci, znaczy ludzie, którzy właśnie wychodzą z takiego typowo akademickiego świata i szukają ciebie inspiracji i tej możliwości wyjścia, no nie chcę powiedzieć, że z kajdanów, ale z tych ram, do których są przyzwyczajeni przez lata studiów? Pedagog tak przez duże P to bym też nie powiedział, bo moja tak, działalność... Tak, na swojej stronie, przepraszam bardzo na to, internetu. Kurczę, rzeczywiście, dobrze, okej. Okay. Natomiast... Natomiast to się ogranicza do tygodnia w roku, czyli prowadzę kursy improwizacji na festiwalu Ensemble, który jest raz w roku. Tak. Nie mam klasy nie w szkole, nie jest to, więc nie jest to bardzo regularne, jest to raz w roku tylko. Kilka razy też przyszło do mnie parę osób na lekcje prywatne, ale to było po kilka spotkań takich, w sensie nie prowadzę uczniów tak w standardowy sposób, tylko jakieś bardziej konsultacja, bardziej motywacja, bardziej inspiracja, bardziej i też często wzajemna. I podczas czterech edycji, miałem do tej pory cztery edycje kursów improwizacji na festiwalu Ensemble. Pytasz, czy miałem akademię... Czy przychodzą do ciebie ludzie, którzy w ogóle już bawią się... Tak, przychodzą do mnie, znaczy miałem kilku studentów, którzy już są na studiach, miałem też uczestników ze średniej szkoły,
I miałem nawet człowieka, który był po studiach też jednego, więc no, nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. Nie? Jak chcesz się czegoś dowiedzieć, albo jak chcesz wyjść, trochę się poszerzyć i sprawdzić, przekroczyć jakąś granicę, no nie wiem, czy te kajdany to tak rzeczywiście hardkorowe hasło, ale jednak jestem, i tak jak sugerujesz i tak jak mam tego świadomość, jestem, moja oferta to jest właśnie przekraczanie granic, to jest to, w czym się specjalizuję, więc jeżeli ktoś chce spróbować, to zapraszam do siebie. My też zapraszamy, ale dzięki temu też docierasz do szerszego grona, więc to jest fantastyczne. Tak, no wiesz, nigdy to nie było moim zamierzeniem, żeby popularyzować, albo żeby edukować, albo żeby... Nie miałem takiej misji na początku, ale tak wyszło. No wyszło, bo teraz tak szkółkę niedzielną prowadzisz, więc prowadzę bardzo konsekwentnie już któryś rok jednak tę misję edukatora... Okazuje się, jeszcze parę lat temu na przykład broniłem się bardzo przed mówieniem na koncertach. Byłem w takiej z tej frakcji, że uważałem, że... Parę lat, przepraszam, bo parę lat już mówię, parę lat temu, długo to mówię, więc to jest dużo lat temu, żeby nie mówić na koncertach, że muzyka broni się sama i w ogóle by nakłaniali mnie koledzy, opowiadać, nie, i miałem z tym uczulenie na to wręcz. Ale to masz wielką wiedzę też. Więc tak się jakoś to wydarzyło samoistnie dość i organicznie. To jakie teraz kolejne wyzwania? Już masz jakieś, ja znam ciebie na pewno, masz jakieś kolejne projekty w głowie, nie wiem, czy chcesz zdradzać, ale tak... No teraz jest mam dużo na tapecie, teraz jest pewnego rodzaju klęska urodzaju, więc trochę sprawdzam tym, trochę też ten maraton niedzielny jest taką okazją do, dla mnie też to jest pewien eksperyment do sprawdzenia, co mi w duszy gra, nie? Jak gdyby zagram wszystko i zobaczę co, jak działa, jak to rezonuje, jak to się odbija od publiczności. Mam swoje trio jazzowe z Jurkiem Rogiewiczem, Piotrem Domagalskim. Tam gram swoje kompozycje. Nagraliśmy już parę sesji w studio, szykujemy się do tego, żeby nagrać płytę. Mam działalność cały czas z Janem Młynarskim, nasz jazz band, który ma dwie płyty. I zastanawiamy się teraz, w którą stronę dalej zespół rozwinąć. Chcemy go pielęgnować cały czas, nie chcemy kończyć jego działalności, nawet jeżeli by to nie była kolejna płyta, może jakiś singiel, może jakiś teledysk. Chcemy coś działać z tym zespołem. Mam relację też z kapelą Krakowienzis stałą w Krakowie, więc jadę teraz do nich w lecie dyrygować kolejnymi symfoniami Haydna ze stu. Oni robią taki monumentalny cykl, wszystkie 112 symfonii Haydna, więc tam wskakuję na 69 i 67. Zacząłem śpiewać. Cały czas jednak się wziąć, bo już się miałam podchwycić do tego dyrygenta. Gdzieś 15 zaczyna, minut, które nam jest dane, to jest za krótko, więc zaczynam, żeby z tobą porozmawiać. Zaczynam przełamywać pewną tutaj granicę. Zacząłem chodzić na lekcje śpiewu i zacząłem badać śpiewanie. Ale przepraszam, śpiew bardziej nieklasyczny, czy bardziej klasyczny, niby baza? Jest tak nie, nie klasyczny, znaczy nie będę śpiewakiem operowym. Natomiast chodzę do pani, która mi pomaga po prostu nauczyć się troszeczkę oddychać, trochę inaczej myśleć o ciele niż pianista, no bo to tutaj już się u mnie wszystko rozgrywa. No, dyrygent też musi inaczej myśleć o ciele. Dyrygent musi też inaczej myśleć, ale jeszcze bardziej tak, więc to jest kolejna droga, jak gdyby z tych różnych, otwartych. No i wielkie też, strasznie się cieszę, na w niedzielę mamy premierę nowej orkiestry, w której też, jesteś częścią. Więc cieszę się. Dlaczego? Orkiestry, wiemy jak brzmią orkiestry i tak dalej, ale nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że w orkiestrach ludzie przychodzą do pracy. Tak. Nawet w najlepszych orkiestrach przychodzą ludzie po prostu do pracy i pracują w tych orkiestrach po wiele dekad. I zawsze, z mojego skromnego doświadczenia już wiem i ty też wiesz to, zawsze jest połowa ludzi co najmniej, która naprawdę nie chce tam być, która chce być gdzie indziej, chce być w domu. A ta orkiestra, która będzie grać w niedzielę, to jest orkiestra złożona z ludzi, którzy chcą tam być. To jest zespół, to jest po prostu ekipa i jesteśmy, chcemy wszyscy. Więc samo to, oczywiście są to świetni muzycy, ale to samo to, że masz... Bo to jest ważne, że teraz zaczynamy wspierać, tak. Też zaczynasz wspierać, tak, więc to jest pokolenie, które się uczy. To jest przedłużenie troszeczkę tego, do czego mnie zaprosił Marcin Markowicz właśnie, który prowadzi festiwal Ensemble, który polega na zderzaniu studentów i zawodowców bez sytuacji takiej właśnie wykład, tablica, prawda, tutaj źle grasz, tutaj masz zagrać, tak, tylko wspólnie muzykujemy i razem się uzupełniamy, rozwijamy, budujemy. Więc tutaj też bierzemy młodych, młodszych, też są starsi, też są młodsi, jest wymieszane to wszystko i sam fakt, że jest nas 36 w jednym pokoju i wszyscy chcemy, to już jest tak wzruszające, że to już jest sukces. I
tym samym, ponieważ czas nasz mija, a wiem, że ty się spieszysz na następne próby i koledzy tam tak. Już czekają, zapraszamy bardzo serdecznie, bo to już w najbliższą niedzielę, Międzynarodowy Dzień Marcina Maseckiego. Na niektóre wydarzenia jeszcze są bilety, na ten klasyczny koncert chyba ja jeszcze powiem w skrócie, w 30 sekund, to jest tak, słuchajcie, od 11 godziny startuje trio jazzowe Marcina Maseckiego, gramy do brunchu, czyli sobie przed placem, przed Teatrem Studio na Placu Defilad sobie siedzimy, lemoniadkę pijemy i my gramy muzykę, która uzupełnia wrażenia kulinarne. Potem od 13 do godziny 16, 3 godziny posiadówy kameralistycznej w środku w teatrze, we foyer. Trochę tak jak właśnie mówimy, 3 godziny to dużo, ale tam są rotacyjne składy, czyli właśnie to jednak to nie jest taki maraton, że non-stop biegniemy. Ani ja, ani żaden z innych uczestników, ale ja zagram jakoś solo, potem trio, potem kwartecik, potem w duecie, potem oni. Więc to jest taka rotacja, taka posiadówka. Tak jak w salonie. I można sobie też jako publiczność przyjść, wejść, posłuchać pół godziny, wyjść, wrócić sobie z powrotem. Można wychodzić w trakcie utworów. To, czego nie można w filharmonii. I czasami to jest zrozumiałe, czego nie można w filharmonii, ale wydaje mi się, że można zaufać ludziom i ludzie mogą się zachowywać, że uda nam się to. Uda, bo do tej pory się udawało. Więc taka sytuacja trochę nieformalna we foyer, muzyka kameralna europejska od 13 do 16. Potem o godzinie 17 koncert mój solowy w korytarzu przy gabinecie dyrektora, takim wąziutkim korytarzu, jak w Pałacu Kultury są takie korytarze długie i wąskie. I ustawiamy na jednym końcu pianino i ludzie siedzą jak w samolocie, po prostu krzesło, przejście, krzesło. Gram muzykę minimalistyczną Erika Satie i Filipa Glassa. Potem o godzinie 20 przenosimy się na dużą scenę i gramy orkiestrę, o której tutaj wspominam. Gramy koncert fortepianowy Mozarta w tonacji demol, super mroczny, piękny kawałek. Oraz suite symfoniczną, którą przygotowałem, skomponowałem na tę okazję. Nie możemy się doczekać, to jest taki najbardziej oficjalny, formalny koncert. I potem o 22 schodzimy na Place Defilad, na szczęście będzie świetna pogoda i gram z Mike'iem Marshallem na mandolinie i ja moim ribasem na przeszkadzajkach, czyli perkusjonaliach, czyli przeszkadzajki. Gramy muzykę południowoamerykańską, czyli już odpinamy guziki, lemoniada, drink i sobie siedzimy i słuchamy latynowskiej muzyki na Placu Defilad. Tak to, taka jest mapa. Państwa tam po prostu nie może zabraknąć. Także zapraszamy bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, naprawdę. Przyjemność. Ja sama też czekam na to wydarzenie. Państwa zapraszamy, jeszcze raz powtórzę, 5 czerwca, Międzynarodowy Dzień Marcina Maseckiego w Teatrze Studio, a to był program Igra i Gras z Anywhere TV, prosto z fabryki Norbina. Dziękujemy bardzo.